Instrukcja obsługi mózgu. I co ma to wspólnego z kluczami i wytrychami? Jeśli Państwa ta tematyka interesuje, to pozostaniecie ze mną na moim kanale o medycynie na luzie, bez pośpiechu, bezinteresownie, zrozumiale i rzeczowo. Nazywam się Sylwester Minko, jestem emerytowanym lekarzem, doktorem nauk medycznych, specjalistą w anestezjologii, w medycynie ogólnej, medycynie bólu i w akupunkturze. Proszę Państwa, olbrzymia elektryczno-chemiczna maszyneria znajdująca się w naszej czaszce, składająca się z ponad 80 miliardów komórek nerwowych, tak zwanych neuronów, kontaktujących się ze sobą. Kontaktujących się ze sobą z jednej strony akson, wypustka z komórki nerwowej, która przekazuje informacje dalej, a z drugiej strony dendryt, również wypustka, krótsza, mniejsza, których jest wiele w jednej komórce nerwowej, odbierająca impuls. I te informacje, impulsy mogą przekazywane być drogą elektryczną i drogą chemiczną. Głównym sposobem przekazywania informacji jest droga chemiczna. Droga elektryczna jest bardzo szybka, nie daje się modulować, tylko impulsy wzrokowe, bólowe i przebiegające w rdzeniu kręgowym, w korze przedczołowej i w hipokampie, o ile się dobrze przypominam, funkcjonują niektóre w ten sposób, że drogą elektryczną i na nie nie mamy możliwości wpływu. Natomiast na chemiczne mamy. I to dzieje się przy pomocy synaps. Jeżeli sobie wyobrazimy z jednej strony akson i z drugiej strony dendryt, nadaje, odbiera, mamy takie dwie bulwy po jednej i po drugiej stronie, które składają się po stronie nadajnika z pęcherzyków substancji chemicznych, które są uwalniane pod wpływem impulsu elektrycznego. A po drugiej stronie dostałem się do przestrzeni międzysynaptycznej, by po drugiej stronie dostać się do dendrytów i wybrzeć działanie, przekazywanie impulsu dalej, albo na przykład jak przy mięśnie, przy płytce nerwowo-mięśniową, pobudzić organ czy narząd do pewnego działania. Substancje to są tak zwane neuroprzekaźniki. Każdy neuroprzekaźnik ma swojego odbiorcę na dendrycie, do którego on pasuje, tak jak klucz do zamka. Czyli kluczem jest neuroprzekaźnik, idzie do zamka i powoduje dalsze rozprzestrzenianie się informacji. Ale gdzie są klucze, to tam są też wytrychy. I te wytrychy to są możliwości, które medycyna dysponuje, nie tylko medycyna zresztą dysponuje, aby symulować to, co natura sobie wymyśliła. Wytrychy to są substancje wyglądające podobnie i które, na przykład morfina, kanabis, są substancje przedłużające działanie tych neuroprzekaźników, hamując enzymy, które je rozkładają. Na przykład monoaminooksydaza, czyli MAO. Ona nie ma nic wspólnego z Mao Tse-tungiem, to jest substancja, to jest enzym, który istnieje, ale są leki hamujące tą monoaminooksydazę i w ten sposób zwiększają ilość tego neuroprzekaźnika w synapsie. Z drugiej strony jest też proces wychwytywania zwrotnego tych substancji przez akson, czyli tą część wysyłającą i to może być również zablokowane i na przykład przy lekach antydepresyjnych. Przekaźniki dzielimy na pobudzające i hamujące. Takim najbardziej popularnym przekaźnikiem pobudzającym
Jest kwas glutaminowy, znany skądinąd z kuchni chińskiej. Mówiłem o języku w swoim czasie, tam są te dodatkowy smak, właśnie jest też glutaminowy. A hamujące to jest tak zwana GABA. GABA to jest gamma-aminobutyric acid, czyli kwas gamma-aminomasłowy. Brak tej GABY, czyli brak tego hamowania, powoduje na przykład padaczkę i stan lęku. Padaczka oczywiście to już jest zaawansowany problem, a stany lękowe odczuwamy wszyscy, jeżeli niedostateczna ilość tego GABA jest. Benzodiazepiny, co na przykład działają przez to, że pobudzają receptory hamujące. Dodatkowo mamy jeszcze glicynę, która znajduje się w rdzeniu kręgowym. Jeżeli zastosujemy na przykład strychninę, krótka na szczury, to zablokowane są, strychnina blokuje receptory GABA i zwierzę umiera w drgawkach. Hamulce mają też swoje hamulce. To znaczy są substancje, które hamują hamulce. Na przykład należy do nich alkohol. Inne przekaźniki, czyli neurotransmitery, na przykład dopamina. Dopamina nagradza. Serotonina poprawia nastrój. Spada jej poziom z wiekiem i stajemy się nie zawsze tak zupełnie dobrze do współżycia, złośliwi i takie zgorzkniałość, pewna żarłoczność do tego dochodzi. W miarę upływu czasu jest skłonność do tycia. Także bezsenność. Następnym przekaźnikiem, taki bardzo znanym, to jest noradrenalina. Odpowiedzialna jest za czujność. Acetylocholina za pamięć. Niedobór acetylocholiny występuje w zespole Alzheimera, w demencji. Po prostu utraci człowiek neurony produkujące acetylocholinę. To stwierdził Otto Levi, mówiąc między nami. Wytrychy symulują klucze i komórki niestety dają, znaczy niestety czasem na szczęście dają się oszukać. Do takich substancji psychotropowych pobudzających należy na przykład kawa, znana od wieków. Red Bull, no nie o tyle wieków, ale już kilkadziesiąt lat istnieje. Alkohol pobudza, później hamuje. Prozac naśladuje serotoninę. MAO, czyli to co mówiłem, blokujące substancje monoaminooksydazę, które rozkłada dopaminę, noradrenalinę i serotoninę. Człowiek od dawna, od wieki wieków, przedbiblijne nawet używają substancje pochodzenia roślinnego. Najczęściej przypuszcza się, że był to alkohol albo grzyby. Nawet ta manna egipska, którą zsyłał według Biblii Bóg Izraelitom, którzy szli do ziemi obiecanej, podejrzewa się, że to był rodzaj grzyba, który tylko bardzo krótko jawiał się na powierzchni i potem się rozkładał w płyn. Jest grupa substancji zwana enteogeny. Enteogen jest to coś, co wzbudza Boga w człowieku. Na przykład, powiedzmy w cudzysłowie, wzbudza Boga w człowieku. Wykorzystywane były przez Wikingów, ale też i w Armii Czerwonej, bo każdy dostawał tam kielicha przed tym, czy setkę, czy może trochę więcej. Żeby iść do boju za rodzinę, za baćko Choznicu, za baćku Stalina i tak dalej. Pytia z Delfi siedziała na takim trójnogu naturalnie przy ognisku, na którym palono bieluń. Bieluń dziędzierzawy, czyli Datura stramonium nazywa się ta roślina,
która powodowała, że ona tworzyła różne bzdury w głowie. I które można było tak interpretować, jak się chciało. Manna, mówiłem już, wiemy, była, trzej królowie przynieśli złoto, kadzidło i mirę. Za złoto można było kupić wszystko inne. Za kadzidło i mirę, podobno w działaniu do mikstury, to przede wszystkim mira. Kadzidło ma działanie antydepresyjne, jest bardziej człowiek luźny i poprawia nastrój, może dlatego się to kadzidło tak w kościele ładnie rozprzestrzenia. Mira natomiast była podawana skazanym na ukrzyżowanie do wypicia, podobno do morfina, żeby nie cierpieli aż tak mocno. Jezus podobno odmówił przyjęcia tego. W mózgu mamy kilka różnych układów. Układ kognitywny, czyli układ poznawczy, znajdujący się w korze przedczołowej. Odpowiedzialny za uwagę, za percepcję, za pamięć, za kontrolę, za logiczne myślenie. Tutaj ma pewien wpływ ginkgo biloba. System nagrody, tak zwany system limbiczny. Emocje, lęk, gniew, przyjemność, odraza, ochota na seks, apetyt. Sytość jest też pewnego rodzaju wynagrodzeniem. Odpowiada za motywację, za poczucie szczęścia. I tutaj mówimy, że to jest nagradzanie za prokreację, czyli czynności związane z pokreacją, czyli zachowanie gatunku. Jeżeli weźmiemy definicję życia jako przejściowa forma, przejściowe skupisko masy biologicznej, mającym na celu rozwój ewolucji, czyli dalszy postęp ewolucji, to wiemy, tutaj mamy już nagrodę za wszystkie czynności związane z prokreacją. Pobudzenia, sen i czuwanie, hałas, ból ożywia, kawa, Red Bull również ożywia, a hamuje waleriana czy benzodiazepiny. Odczuwanie przyjemności, proszę Państwa, dopamina jest tym elementem, który zapewnia odczuwanie przyjemności. Jednocześnie, to trzeba, szczególnie ważne dla nauki, że ta dopamina jednocześnie pobudza hipokampus, czyli to, co jest odpowiedzialne, ta część mózgu, która jest odpowiedzialna za emocje i za pamięć. To znaczy, jeżeli jest emocja pozytywna, to wtedy lepiej się uczymy. A tutaj wytrychami są na przykład hamulce hamulców. Jak na przykład amfetamina, morfina, alkohol. Uzależnienie powstaje. Układ nagrody. Albo lubimy coś. To jest konsumpcja. Lubię lody. Albo pożądamy czegoś. Przy lubieniu mamy pewnego rodzaju zjawisko tolerancji. Lubimy na przykład morfinę, ale potem potrzebujemy coraz więcej, bo coraz mniej przyjemności nam ona daje. A pożądanie to jest oczekiwanie za nagrodę. Oczekiwanie na konsumpcję właściwie. Dopamina nagradza, jak już powiedziałem, zachowanie gatunku, czyli prokreację. I niektórzy są od niej, czy byli od niej za uzależnienie. Nie wiem, czy Strauss-Kahn jeszcze żyje, ale prezydent Kennedy na pewno nie. A i Willy Brandt, to było wiadomo, że gdziekolwiek jadą, to są przynajmniej dwie panie przez całą tą służbę około prezydencką, około kanclerzową czy inną. I to musi być teraz i natychmiast. Bezpośrednim celem, nadrzędnym celem tych wszystkich uzależnionych jest zażycie substancji. I to powoduje problemy, bo problemy socjalne, kryminalność, bezdomność, bo wydaje się na to pieniądze, nie patrząc na nic, ekonomiczne i rodzinne. Także choroby, na przykład AIDS, brak higieny, nieważne, że tą igłą już się ktoś tam wstrzykiwał, ważne, że ja chcę w tej chwili już być, już mieć tę substancję. Alkohol powoduje pewną agresywność, pewne pobudzenie. Marihuana natomiast hamuje agresję, ale
osądzanie sytuacji jest tutaj upośledzone. Ekstaza? Ekstazy, to znaczy ten cały, nie wiem, nie próbowałem nigdy. Ekstazy jest zaprzyjaźniona ze wszystkimi. Jest też poczucie transcendencji, które przenosi się w inny, piękny świat, alternatywną rzeczywistość. Wtedy czujemy się lepiej albo mniej źle. To zachowanie jest więcej, ma przyczyny behawioralne, a nie substancja. Substancja, alkohol weźmy, no jest pewnie powszechna, piją ją ludzie codziennie, co drugi dzień przy uroczystościach, albo i nie uzależnia. Ale jeżeli jest brak jakiś, jeżeli jakiś deficyt w życiu jest, który trzeba to go skompensować, to sięgają ludzie po właśnie te wytrychy, które symulują działanie neurotransmitterów. Pytanie. Każdy może sobie zadać pytanie, czy znając swoją rodzinę i bliskich, czy są oni uzależnieni. Pierwsze pytanie. Czy muszę brać te substancje coraz częściej, aby mieć przyjemność? Coraz częściej. Czy obsesyjnie szukam tej substancji, to znaczy muszę ją znaleźć, gdzie tam schowałem, może jeszcze te pół litra, czy piersiówkę, czy inne rzeczy. Jak bardzo muszę to wykonać, jeżeli dziecko ma urodziny, a ja muszę no niestety już dzisiaj to wziąć, mimo że to na mnie wpływa źle. Czy skutki tego nałogu interesują mnie w ogóle? Większość wie, jakie skutki mają nałogi. I czy nie zaniedbywuje swoich obowiązków? Jak widzimy, zło nie tkwi w substancji. Substancje są dostępne. Jeśli chodzi o leki, naturalnie tutaj jest kwestia. Te leki są do dyspozycji. Do dyspozycji ludzi cierpiących na przewlekły ból, na chroniczny ból. Im podaje się im te opioidy. Ja sam przepisywałem tego, no nie powiem masowo, ale w dużej ilości pacjentów. Prawda? To oni nie potrzebują. To są substancje dobre. Tylko i ręce, które je biorą albo je podają, są kiepskie. I zło tkwi w nas. To są kompensacje pewnych niedoborów. Najczęściej to jest niedobór miłości, który powstał gdzieś tam po drodze. W dzieciństwie, w wieku dojrzewania, może w późniejszych. I na tym skończyłbym dzisiejszą opowieść o instrukcji używania mózgu, o wytrychach i o kluczach. Jeśli Państwu się podobało i macie jaką korzyść poznawczą tego, co mówiłem, to pokażcie ten daumen, ten kciuk do góry. Przepraszam, ale czasem mi się wtrącają niemieckie słowa. No, 40 lat już tu jestem. Także muszę czasem tłumaczyć z jednego na drugi. Przekażcie to dalszym przyjaciołom, znajomym, ludziom, którzy się tym interesują. Ciekaw jestem waszych komentarzy. Ciekaw jestem sugestii dotyczących następnych odcinków. Na dzisiaj dziękuję bardzo. Do usłyszenia i do zobaczenia.